World League of Players. Ależ przedłużone dzisiaj te światła, no ale w końcu zgasły. Ruszają kierowcy do Grand Prix numer 5 sezonu 2 w Splicie F2. No i co ciekawe, start od razu za safety carem. Co się dzieje z tym grom? Dzisiaj naprawdę, słuchajcie, katastrofa po prostu. No cóż, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać dalej. I samochód bezpieczeństwa na tym okrążeniu. Coś dziwne, ale dobra. Na szczęście to tylko jedno okrążenie. Możemy uznać, że to był start lotny. To będzie start lotny. Tak jest, tak jest. Jest przewaga prędkości. Uuu, tam lekki kontakt. Przy Januszko widzimy... U Januszka jest urwana lotka. U Kaczitka uderzył. Ale w Karlina, tu się coś posypało. Ależ on to teraz zrobił w tej szykanie. Dwóch kierowców praktycznie objechał. Świetny manewr. No i w tym momencie trzecia pozycja. Próbuję jeszcze tą stawkę dogonić. Widzimy Januszek na czwartym, Sandersik na ósmym. No, jakby nie patrzeć, Marchewa, Kaczitka, Seba, Pepik. Mamy tutaj podwójne dzisiaj zespoły, więc na pewno jest sporo do urwania, jeżeli chodzi o te punkty. No i zobaczmy. Walka Sandersik i Barty. No i w tym momencie Karlin już bez problemu zaczyna wychodzić, a my mamy kłopoty w sektorze numer 2. Miss Januszek traci pozycję, ale jeszcze walczy. Kaczitka szeroko, ale będzie miał. I Januszek się tu wpycha. No to Karlin chyba nie przemyślał tego ataku. Mógł jeszcze stracić jedną pozycję na rzecz Bartiego. Dla Karlina, no widzimy, że walczą ze sobą kierowcy Sandersik i Januszek. No i zobaczmy, na razie Januszek z przodu. No wiemy, że ma świetne tempo w tym sezonie, potrafi zaatakować górne pozycje, natomiast no gdzieś... Barty się wciska i zdobywa dwie pozycje na rzecz Karlinów. Już Marchewa, Bokbok z Pepikiem. Numer 2, ależ Pepi się obronił. Oj, 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 Lordzik poleciał w ścianę. No już zdecydowanie też te opony na pewno grają tutaj rolę. Ale to jest chyba ten moment, kiedy Lordzik będzie atakował Marchewę. DRS odpalony, zbliża się no tutaj zewnętrzna, przyjęta przez Lordzika. No i na razie Marchewa świetnie się obronił, ale jednak Lordzik teraz wejście w szykanę. No i jak na razie bez rezultatów dla zespołu Campos. No to nam tak troszeczkę właśnie będzie pokazywało tą walkę na ostatnim. Kto tutaj dobrze wymierzył? Oj! Pepik uderzył Kaczitkę. Będzie trochę mniej przyczepności przez to. I trochę mniej tem. Tymczasem Lordzik już tutaj zabrał się za Pepika. Świetny manewr.
i w tym momencie przejmuje prowadzenie w tym wyścigu. No i gdyby nie ta kara oczywiście, no to jednak kolejne zwycięstwo moglibyśmy tutaj spokojnie zapisać dla zespołu Campos i tego kierowcy. No ale jeszcze trwa walka za plecami, no bo oni wszyscy wiedzą dobrze, że tutaj tak naprawdę rozstrzyga się wszystko. To, że Lordzik jest w tym momencie na prowadzeniu, nie zmienia faktu, że zarówno Pepik, jak i Marchewa, jak i Kaczitka to są ci kierowcy, którzy tutaj będą lądować na podium. To będzie zamykał podium. Kaczitka nie. Czyli Pepik będzie drugi. Marchewa zwycięża sprint GP Miami, drugi Pepik, trzeci Kaczitka i jakby nie kary, to by Lordzik zwyciężył. Już światło zgasło, ale teraz już nie ma problemu z safety carem na pierwszym okrążeniu, na szczęście. No, Pepik. Świetny start Marchewy. Na razie Lordzik za jego plecami. No widać, że zupełnie inna strategia. Także Marchewa, Lordzik, Kaczitka, Januszek na softach, reszta medy. Już mamy żółtą flagę. Sandersik. No nie jest to szczęśliwy sezon dla Karlina, to trzeba podkreślać. I będę to podkreślał, bo przecież widzieliśmy. No ale cóż, wracamy do ścigania, bo mamy tutaj pojedynek gigantów ze sprintu, Marchewa i Lordzik. No i na razie Marchewa jako taka utrzymuje jeszcze pozycję. Barty też świetnie teraz przebija się tutaj, trzecia pozycja, tam Pepik próbuje walczyć. Kaczitka oczywiście za Pepikiem też blisko. No i na razie ciasno, jeżeli chodzi o te pierwsze 5 miejsc. Oczywiście Break tutaj też bardzo blisko Seby. Możemy za chwileczkę zobaczyć to wyprzedzanie. No ale najważniejsza walka oczywiście trwa i będzie trwała pewnie do końca, do ostatniego okrążenia. Właśnie jeżeli chodzi o i Marchewę, i Lordzika, tutaj akurat bez zaskoczeń taka sama strategia obu kierowców, więc akurat tutaj strategicznie raczej ten problem się nie rozwiąże. Break, ależ nurkuje. Aż przestrzelone hamowanie. No, nie wyszło mu to tak jakby chciał. No, skorzystał oczywiście na tym błędzie Seba. Został, czyli Pepik i Seba w tym momencie piąta i szósta pozycja dla nich. No widzimy, że Lordzik próbuje tutaj znaleźć jakiś sposób na Marchewę, ale no nie daje się naprawdę świetnie i teraz próbuje Lordzik jeszcze tutaj zaatakować na wyjściu. No nie mamy DRS-u, kontakt dwóch kierowców. Januszek, ale... już z Breakiem. Ależ no. Ależ Break znów nurkuje i wyglądało, jakby znowu przestrzelił, ale nie. Kaczitka walczy. Lordzik, ajajaj, Marchewa. Marchewa spin. No i tak się właśnie kończy ta przyjemność. Jakiś pech tego pierwszego miejsca dzisiaj. Że jak się Lordzik rozpędzi, to naprawdę nie ma go już kto zatrzymać. A tymczasem Januszek przed sobą. No, znamy Bartiego, że potrafi naprawdę świetnie się bronić. Pokazywał to już nieraz. W zeszłym tygodniu również. Ale uślizg. To ustał i zobaczmy jeszcze, czy będzie w stanie mimo wszystko. Tak, mimo wszystko jest przed Pepikiem. No chyba zagrał taki zagrał element zaskoczenia.
No a tymczasem... Mamy breka w ścianie. Jest urwane skrzydło. Stawka się naprawdę bardzo szybko rozjeżdża. Różnica w tych prędkościach jest duża. Co teraz? Pepik już przed Bartim, ale Barti... Jeszcze... Bok są... Będą wjeżdżać do... Szykany, ale Pepik odpuścił. Czyli tak, możemy liczyć na mniej więcej 6 okrążeń dobrego ścigania. No i w tym momencie Pepik atakuje Bartiego. Barti jeszcze tutaj wychodzi od zewnętrznej. Ależ on to zrobił. No świetna obrona w wykonaniu Bartiego. No i Pepik już wściekły na pewno. Trzecie okrążenie, walka od trzeciego, tutaj ósme, teraz i dalej widzi Bartiego przed sobą. No nie może coś odnaleźć tego sposobu. Świetnie zaatakował, ale widział Barti bez problemu, co ma zrobić, żeby jednak utrzymać Pepika za plecami. On by chciał już tutaj dawno uciekać, dawno być z przodu, ale jak widzimy, nie jest tutaj wcale łatwo z Bartim wygrać to miejsce na torze. Cały czas z przodu. Teraz nie. Barti się broni jak... No, mam takie wrażenie, że właśnie Pepik obrał linię do tej pory widzianą raczej u Bartiego. I jak widać, przyniosło to efekt. I w tym momencie na 9 okrążeniu Pepik przejmuje prowadzenie w tym wyścigu. Oczywiście tylko na tablicy, bo wiemy dobrze, że ta kara powoduje, że wirtualnie w tym momencie Barti jest na pierwszej pozycji. No i zobaczmy, to jest 9 okrążenie, także już gdzieś powoli. O. Powinni kierowcy myśleć o zjazdach. Dobrze, jest Pepik, właśnie zjeżdża do boksu. To jednak jest F2. No ale kto wie, kibicujemy. Może mu się uda. Lordzik już tutaj pokazuje wyższość. No to jest jednak te 3 sekundy. Może sobie na coś takiego pozwolić. Potańczył nam jeszcze tutaj na prostej, dojeżdża do ostatniego zakrętu. No i za chwileczkę będzie wychodził. I cóż, kochani, no Lordzik po raz kolejny w tym sezonie pokazuje wyższość, jest najszybszy również w Miami, również w USA. Dowodzi to zwycięstwo, troszeczkę zabrakło w tym sprincie. Jednak te 3 sekundy pokrzyżowały te plany, ale mimo wszystko wyścig główny pokazał od samego początku, że jest po prostu w tym splicie jak na razie najszybszym kierowcą. No i kto wie, czy to nie oznacza no, bezpośredniej walki tutaj o tytuł mistrzowski właśnie u Lordzika. World League of Players.